Często coś chcemy zrobić dla siebie, wybieramy się na przykład do spa i korzystamy na przykład masaż z kamieniami. Jeśli byśmy mieli wybrać masaż klasyczny, masaż kamieniami, czekoladą, co jest lepsze dla nas? Znaczy powiem tak, wszystko w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, tak? Bo wszystkie te masaże, tak jak pani chociażby wspomniała z kamieniami czy z czekoladą, zadziałać mogą dla naszego zdrowia, myślę, psychicznego, tak. Jeżeli chodzi o masaż klasyczny, masaż leczniczy, no to jak sama nazwa wskazuje, on ma leczyć, więc no pytanie, co chcemy osiągnąć? Czy się czujemy zmęczeni psychicznie i potrzebujemy takiego ogólnego relaksu, to wtedy jak najbardziej polecam masaż relaksacyjny całego ciała, czy to czekoladą, kamieniami, czy kijami bambusowymi. Jest no naprawdę, przeróżne są lomi, naprawdę bardzo, bardzo dużo jest ich, cała gama, co kto tak naprawdę lubi. No czy faktycznie potrzebujemy regeneracji naszego układu kosno-mięśniowego, to wtedy polecałabym jednak takie masaże bardziej lecznicze. W radiu nie widać, ale proszę Państwa, podejdę do Marty. Marta mi użycza, proszę Państwa, swoich barków, ramion. Gdybyśmy teraz taki masaż wykonywali w domu partnerca, to jest szkodliwe, czy... Możesz kontynuować. Bardzo dobrze ci, prawda? Tak. Skupmy się jednak na gościu. To czy to jest szkodliwe, czy jednak zostawić to fachowcom? Znaczy powiem tak, no taki zwykły masaż bardziej będzie pozytywnie działał na relacje między partnerami niż jakiekolwiek, myślę, tutaj działanie lecznicze. Oczywiście odprężenie psychiczne, trochę mięśniowego na pewno mięśnie? Też. Tak, to jest tak zwany mięsień stresu, to co akurat tutaj pani Marty próbował wymasować. Próbował, nawet nie wykonał. Także no, myślę, że jak najbardziej. Gdy nie jest to duża ingerencja, nie jest to ingerencja z dużą siłą, to myślę, że jak najbardziej nie powinno to absolutnie gdzieś przeszkadzać. Bardzo dziękujemy za te cenne rady i za przemiłe spotkanie. Naszym gościem była pani Ewa Słoma, fizjoterapeuta.